Ja do dzisiaj spotykam osoby, które mówią mi, że razem ze mną płynęły, razem ze mną przeżywały, razem ze mną płakały. To jest coś jedynego w swoim rodzaju. To myślę, że to jest nawet ważniejsze niż czasami ten medal olimpijski. Miałam 6 lat, jak rodzice zaprowadzili mnie na basen, na gimnastykę, na szermierkę i na taniec. Moi rodzice wychodzili z założenia, że powinnam uprawiać sport, ponieważ sport kształtuje charakter. Głowa nie robi jak na koncercie hard rockowym, tylko po prostu jest przedłużeniem ciała, czy jest przedłużeniem, hop, biorę oddech, wkładam. Szczerze mówiąc, tak naprawdę nie wiem, co mi się w pływaniu spodobało, bo jak dzisiaj się zastanawiam nad tym, to nie wiem, jak to wszystko osiągnęłam, bo to było tak, że trening za treningiem. Pewnie dawało mi pewnego rodzaju spokój, no i byłam coraz lepsza. Wstawałam 4:30 po to, żeby pójść na autobus, żeby wsiąść do autobusu o godzinie 5:00. Potem jechałam godzinę autobusem, żeby o 6:00 wejść do basenu, żeby o 8:00 być w szkole. Ale pamiętasz, jak wracałyśmy z treningów, po prostu zrypane, przecież 6 rano zaczynałyśmy trening, o 8 tak, do zawsze mokre, włosy, wszyscy wypoczęci, a my... No. Potrafiłam spać na stojąco w autobusie. Trzymając się drążka, stałam na stojąco i spałam. Ale pamiętam taką historię, jechałam autobusem, obok mnie siedziała taka starsza pani i usnęłam. A sportowcy mają coś takiego, że jak odpoczywają, to mięśnie odpoczywają i dostają do różnych drgawek. No i tak usnęłam i tak jedna ręka mi poleciała, druga mi poleciała i ta pani obok mnie: dziewczynko, co się z tobą dzieje? Ja wiem, jak mi pani nie przeszkadza, odpoczywam. Myśmy w 2000 roku do Sydney pojechały się uczyć. I tak mówili dziennikarze. No 17-letnia dziewczyna jedzie się uczyć i następne Igrzyska Olimpijskie, czyli Ateny 2004, to będą już dla niej medale. Na basenie w Sydney było najwięcej publiczności. Moje nogi były jak z waty i tylko stałam przed słupkiem, modliłam się o to, żeby wskoczyć do basenu i dopłynąć do ściany. Dopłynęłam 5:00. Myślę, że jak na tamty moment, to było bardzo dobrze. Nauczyłam się tego, co to jest stres, co to jest zdenerwowanie, co to jest poczuć publiczność na swoich plecach. A później była pierwsza w życiu kontrola antydopingowa. Pani na tej kontroli antydopingowej właśnie powiedziała, że idziemy razem do toalety i zaglądała mi do tyłka. Po prostu miała głowy, ja musiałam się wysikać, a ona patrzyła na mnie. Ja mówię, ale co pani robi w ogóle? Ona mówi, że no wszystko się może zdarzyć. I to takie było przerażające, że jak dla 16-latkę, to sobie pomyślałam, że i to teraz tak będzie wyglądało. 2003 World Champion for 200 meter butterfly, representing Poland, Otilia Jędrzejczak. Przygotowania do Aten to w ogóle był taki czas wyjątkowy. My z Pawłem Słomińskim mniej więcej wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, o co będziemy walczyć, ale to też taki moment, w którym pojawiło się nagle 400 kraolem, czyli konkurencja, której tak naprawdę nie pływałam. Pływałam ją od czasu do czasu i pojechaliśmy na jedne z zawodów i popłynęłam bardzo dobrze 400 kraolem, więc powiedzieliśmy, w sumie to jest niezły pomysł, żeby to 400 kraolem też płynąć na Igrzyskach Olimpijskich. No i pierwszy finał. Z delfinem to jest taka loteria. Tutaj możesz być o 1/100 zwycięzcą, a może być o 1/100 przegrany. Do pewnego poziomu dochodzi się bardzo w sposób naturalny. Ale potem na tym najwyższym poziomie światowym, to już te setne sekundy decydują. A te setne sekundy tak naprawdę kosztują najwięcej. Potrzeba do tego cały sztab ludzi, żeby tą setną sekundę urwać. Zawodnik potrzebuje często takiej zewnętrznej motywacji ze strony osób towarzyszących. Oczywiście przede wszystkim trenera, ale również lekarza, fizjoterapeuty, psychologa, jeśli z takowym pracuje. Dopłynęłam do ściany, zobaczyłam, że jestem druga. Wygrałam z Ingo de Bruyne, przegrałam z Petrą Thomas. Ale wynik bardzo dobry, rekord Polski i rzeczywiście zaskoczenie, że udało mi się zdobyć właśnie ten medal srebrny.
Miałam plan taki, że muszę przytrzymać się Lor ma na dół, czyli płynąć trochę na nogach cały czas Lor. I tak właśnie płynęłyśmy. I do dzisiaj się śmieję, że zabrakło mi 4 metrów, żeby ją wyprzedzić. Mam zła, że nie zaczęłam wcześniej finiszowania, że mogłam ją wyprzedzić, że mogłam zdobyć to złoto. Do dzisiaj niektórzy dziennikarze się śmieją, że dawno nie widzieli zawodniczki, która wyszła z medalem i była zła. A jednocześnie byłam przygotowana na to, że mam przed sobą kolejną konkurencję, właśnie 200 metrów stylem motylkowym. Powiedziałam tylko wtedy do Beaty Mińkowskiej. Powiedziałam: pani Beato, jak ja zdobędę złoty medal olimpijski, to go na 100% zlicytuję na dzieci chore na białaczka. I to była moja motywacja do treningów. Dopłynęłam do ściany, obróciłam się i ledwo zobaczyłam, jak zawsze, że jestem pierwsza. A potem zobaczyłam czas, co nie byłam zbytnio zadowolona, bo liczyłam na to, że gdzieś tam uda mi się pobić rekord świata. Nie udało się, ale był złoty medal. Pamiętam, że podeszłam do trenera Słomińskiego i powiedziałam mu o tym, że chcę tam medal zlicytować. Byłem zdziwiony, bo wiem, jakim marzeniem było zdobycie tego medalu przez Otylię, więc kiedy mi powiedziała, że go odda, no to w pierwszym momencie się zdziwiłem, później się trochę nawet zdenerwowałem na pewien moment, ale potem od razu powiedziałem: no tak, dlaczego nie? Tak zwanej, niektórzy mówili motyliady czy otyliady, się gdzieś tam nie spodziewałam, że to będzie na tak dużą skalę. Ja do dzisiaj spotykam osoby, które mówią mi, że razem ze mną płynęły, razem ze mną przeżywały, razem ze mną płakały. To jest coś jedynego w swoim rodzaju. To myślę, że to jest nawet ważniejsze niż czasami ten medal olimpijski. Właśnie to, że tą radość przeżywały się też z innymi. Żeby zdobyć złoty medal olimpijski, to nie jest 4 lata treningu, a to jest od 6 roku życia, 7 roku życia. Ciężka praca. To jest bardzo ciężka praca, pomimo tego, że się robi to, co się lubi. Wygrywając, dajemy takie poczucie wielkości dla wszystkich, tak? Wtedy czujemy się jeszcze bardziej Polakami, a jeszcze bardziej utożsamiamy się z danym krajem. Ale brutalne też w naszym kraju jest to, że bardzo szybko, kiedy coś się nie udaje komuś, potrafimy go jeszcze stłamsić, jeszcze dobić. Zapominamy o tym, jak utożsamialiśmy się z jego sukcesem, a każdy sportowiec to też człowiek. My nie jesteśmy maszynami, nas się nie da zaprogramować, nie wbijemy sobie kodu, że będziemy wygrywać przez 30 lat. Otylia osiągnęła do Igrzysk Olimpijskich w Londynie wszystko. Czyli była rekordzistką świata, była mistrzynią świata, była mistrzynią Europy, mistrzynią Polski 1000 razy. I myślę, że dużo łatwiej jest się przygotowywać do Igrzysk, kiedy już się osiągnęło wszystko, niż wtedy, kiedy jedziesz zdobywać pierwszy raz ten medal. Przygotowana byłam super, ale nie wyszło. No, celem naszym był przynajmniej finał olimpijski. I wydaje mi się, że to, co Eteria trenowała na tyle, ile była przygotowana, mogła być w tym finale. Zajęła bodajże w końcu 16 miejsce na 200 delfinem, czyli ostatnie w półfinale. W Londynie już nie było to już nie była ta Otylia, która w Atenach walczyła o złoty medal. Była przyzwyczajona do walki o medale. I teraz walka o 10, 12, 8, 7, 14 miejsce. No było troszkę dla niej być może paraliżujące. Dzisiaj chcę innym przekazywać to swoje szczęście i zaangażowanie w pracę. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Daję to studentom, daję to zawodnikom i daję to osobom, z którymi się spotykam na co dzień. Każdy człowiek mnie czegoś uczy. To jest... I to chyba to.